Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków. Drodzy Państwo, witamy Was, wszyscy rodacy Korony Królestwa Polskiego, Królestwa Polskiego, Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego. Witamy 4 sierpnia na Domini 2020 ze szczególnego miejsca. Z pałacu, który dzisiaj jest w centrum ekumenicznym sióstr Brygidek. Właśnie jesteśmy pod obrazem świętej Brygidy i córki świętej Brygidy, drodzy Państwo. W Oliwie, w mieście królewskim, dzisiaj to jest dzielnica gdańska, która ma zawołanie bez zuchwałości, ale też bez trwogi, bez obawy, drodzy Państwo. Więc powiemy jakby coś, pierwszą część powiemy o orędzie naszego bez zuchwałości, a drugie powiemy część orędzia bez trwogi. Drodzy Państwo, być może zbyt przezornie, ale jednak postanowiliśmy jako Królestwo Polskie, jako Król Elek, Lech XI, Wojciech Edward I, zainterweniować w sytuacji, kiedy widzieliśmy próby wygaszania III RP, czyli państwa polskiego, do którego pewnie już wiemy się przyzwyczaiło, mimo że ono ma raptem, gdyby tak policzyć, do 1993 roku, przyjmijmy, że ma około 30 lat, tak? Że jest to wiek taki średni, gdzie wchodzi się już w dorosłość, no i w tym momencie, w ramach tego bytu, zaczynają być problemy. Zauważyliśmy, że są pewne próby wygaszania tego bytu. Zauważyliśmy, że druga RP też nie jest właściwie reprezentowana, że prezydent, który się przedstawia, właściwie można powiedzieć, że skończyła mu się kadencja po 7 latach, ten urząd też jest opróżniony. No i PRL, która została tak porzucona z dnia na dzień, właściwie bez żadnej sukcesji, bez żadnej jakiejś analizy, bez żadnej inwentaryzacji i tak dalej. Reasumując, postanowiliśmy jako Królestwo Polskie w dniu 23 maja tego roku, 2020, inkorporować te wszystkie byty. I dokonaliśmy to aktem inkorporacji, który zatwierdził Sejm Walny ratyfikacyjny w Parczewie 24 czerwca tego roku. Wynikało to z tego, pamiętamy, że wybory 10 zostały raptem 6 maja odwołane, następnie były problemy z ogłoszeniem kolejnych wyborów. Data okazała się niekonstytucyjna, ponieważ zwołała pani Witek przed 63 dni przed końcem kadencji pana Andrzeja Dudy, prezydenta. No i inne jeszcze problemy, wymiana kandydatów, prawda. To wszystko powodowało pewien chaos, można powiedzieć, wyborczy. Widzieliśmy wyraźnie, że trzecia RP sobie nie radzi z tymi wyborami. Nie radzi sobie. Oczywiście pretekstem była pandemia, czy nawet powodem. Nie mówimy to o złej wierze, więc nie szukamy tu jakby złej wiary, ale widzimy wyraźnie, że efekt końcowy jest taki, że może się zdarzyć w najbliższym czasie, czyli konkretnie 6 i 7, ale szczególnie mówimy tu o 6, tak zwany kryzys przysięgowy, który kiedyś już miał miejsce do czasów Piłsudskiego, drodzy Państwo, nie chcielibyśmy tego przeżywać. Słyszeliście Państwo przed chwilą orędzie prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego, jaśnie wielmożnego i szlachetnego od 2014 roku, profesora królewskiego też, Włodzimierza Jana Korab-Karpowicza. To jest osoba, drodzy Państwo, jakby, gdybyśmy tak przyjęli skrótem myślowym dwuwyrazowym, to jest to mąż opatrznościowy. A jak ktoś woli, to mówimy mąż stanu. Ale my wolimy być mąż opatrznościowy, bo poznaliśmy się około roku 2014 i wtedy, 14-15, wtedy były wybory prezydenckie i pan profesor podjął decyzję startowania w tych wyborach. Był niezauważony. Tak jak dzisiaj ci kandydaci, którzy odpadli, prawda, było ich tam około 30-40, prawda, nikt już o nich nie pamięta, ale to byli ludzie na swój sposób odważni, którzy chcieli tutaj powalczyć o po prostu prezydenturę, tak można powiedzieć. Oczywiście ta ordynacja wyborcza III RP no nie jest demokratyczna i ona nie pozwala takim osobom, które cechuje szlachetność i tak dalej, wejść, byśmy powiedzieli, do pierwszej dziesiątki, czyli wejść do listy, powiedzmy, zarejestrowanych kandydatów zbierających 100 tysięcy podpisów. Na to się składa proces demoralizacji społeczeństwa, indoktrynacji społeczeństwa, wmawiania im, że demokracja to jest najwyższy, że nie ma nic lepszego, prawda? To słynne słowa Churchilla, że nie ma nic lepszego, taki sofizmat powtarzany, że demokracja nie jest najlepszym systemem, ale nie ma lepszego. Otóż jest lepszy system, oczywiście, że jest lepszy. Bo to jakbyśmy jeździli na kwadratowych kołach i wmawiali, że to są kwadratowe koła i nie ma nic lepszego. No są okrągłe koła. Przepraszamy za to porównanie takie może takie oksymoronowe, drodzy Państwo, ale każdy wie, o co chodzi. Po prostu nasz ustrój, Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, Królestwa Polskiego, czyli ustrój monarchii, na początku pewnie absolutnej, prawda, ewoluował z czasów Jagiellonów w kierunku demokracji szlacheckiej, czyli
powstawanie sejmików ziemskich, zwieców, później Sejmu Walnego, a zamiana Rady Królewskiej w Senat spowodowały, że myśmy w roku 1493 za Jana Olbrachta stworzyli sobie idealny ustrój państwa. Trzy stanowy, bo monarchia stanowa, można powiedzieć, czyli król, senat i Sejm Walny, reprezentowany przez delegatów wysyłanych, deputatów, wtedy się mówiło, wysyłanych z ziemi, czyli posłów ziemskich, którzy reprezentowali dany obszar ziemi. Najczęściej to były powiaty, a powiatów było kilkanaście najwyżej w ramach województwa. Więc z każdego powiatu jechało dwóch posłów, delegatów, reprezentowali ziemię powiatową. Dlatego się mówi powiat, ponieważ to jest ziemia powiecowa. To się wzięło z parlamentaryzmu, demokracji. Powiecowa ziemia to jest powiat. Jak słyszymy, że jeśli chcą ziemię powiatową likwidować, to prawdopodobnie chodzi o to, żeby dalej nas oduczać demokracji. Proszę Państwa, nie jest pełnym prawem demokracji, jeżeli ktoś co 4 lata kładzie krzyż. Pełnym prawem demokracji to jest na bieżąco uczestniczenie w pracach sejmikowych. Nie wiem, osiedla, gminy, wiecu, powiatu. Im to wyżej potem idzie, to oczywiście większy obszar ziemi obejmuje. Bez ziemi powiatowa, prowincjonalna, wojewódzka i Sejm Walny. Jeżeli ma zaufanie na początku dzielnicy, to reprezentuje dzielnicę. Jeżeli ma miasta, to reprezentuje miasto, czyli sejmik grodzki. Jeżeli ma powiatu, to ziemię powiatową, bo są poszczególni deputaci. To jest bardzo prosty, bezkosztowy, ponieważ nie ma w tym czasie innych wyborów niż dwa razy w roku, relacyjny, który zatwierdza to, co się stało w poprzednim roku, i deputacyjny, który wysyła, określa, kto ma jechać na jakiś szczebel sejmiku, prawda, w sytuacji, kiedy na przykład jest wakat lub rzeczywiście utracił ktoś zaufanie, czy zrezygnował na przykład. Więc jest to idealny system. Ale wróćmy, drodzy Państwo, to rzeczywiście chcielibyśmy się wypowiedzieć w formule orędzia w tej pierwszej części, czyli bez zuchwałości. Budowanie Królestwa Polskiego to nie jest zuchwałość. To nie jest zuchwałość, to nie jest zamach stanu. Pozwoływaliśmy najpierw sejmiki przedsejmowe, potem budowaliśmy Sejm Walny 2 lata. Potem była lekcja nasza tutaj w Gdańsku Ligę, w klasztorze kupocysterskim 16 lipca 2016 roku. A wcześniej była uchwała Sejmu Walnego Konstytucyjnego, że 18-20 marca 2016 roku, że wskrzeszamy Królestwo Polskie. Wszystko lege artis. Jesteśmy zwolennikami legalizmu i legitymizmu. Legalizmu i legitymizmu, drodzy Państwo. Legitymizm to jest uprawniona monarchicznie dynastia do sprawowania rządów królewskich. Uprawniona, dynastycznie. A ponieważ Stanisław Leszczyński i Maria Leszczyńska, jeden był królem Polski, a Maria Leszczyńska królową Francji, więc dynastię przyjmuje się wtedy, kiedy jest co najmniej dwóch panujących. Czyli wybierając nas na króla jako Leszczyńskiego, wchodzimy jakby już dynastię panującą, dom panujący. To jest bardzo ważne, która dynastia, tak po ludzku mówiąc, tak normalnie, która rodzina będzie reprezentowała Królestwo Polskie. Która to rodzina? W tym przypadku to rodzina Leszczyńskich, tak? Która ma konotacje oczywiście królewskie, szlacheckie, ludzi szlachetnych na przestrzeni dziejów. Dwóch prymasów Królestwa Polskiego, Andrzej z naszej linii, Wacław z linii królewskiej Stanisława. Kanclerzy, drodzy Państwo, Jan, prawda, Wacław Leszczyńscy i wielu podkanclerzy, podskarbik, Bogusław Leszczyński i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, drodzy Państwo, bardzo dużo, mamy wrażenie, szlachetnych Polaków. I rzeczywiście jest ten okres, drodzy Państwo, który należy rozważyć, to co mówił prezydent, do tego że się odniesiemy, po prostu, czy jest zuchwałością to, że my w tej chwili na przykład musieliśmy dokonać na podstawie naszej tradycji elekcji, czy nominacji, czy wyboru prezydenta na jesień Rzeczpospolitej. To też było w formule legalistycznej, to znaczy najpierw podjęliśmy uchwałę o inkorporacji tych bytów, następnie konstytucją z 2 sierpnia scaliliśmy te byty, czyli 2 RP, PRL i 3 RP. Te byty, które są jakby podzielone, sama numerologia, prawda, co lubią masoni, jakobini, numerować, 5 Republika Francuska i tak dalej, drodzy Państwo. 3 Republika Polska, tak. Scaliliśmy to, a w związku z tym, skoro już scaliliśmy, opracowaliśmy wczoraj konstytucję, czyli poprzedziliśmy nominację konstytucją, tą, która formuje, definiuje ustrój i formę rządu, czyli konstytucję o ustroju państwa polskiego, w której zdefiniowaliśmy, że jest to dziedziczna monarchia pod panowaniem domu leszczyńskich, dynastii leszczyńskich, ale z też udziałem w okresie przejściowym funkcji prezydenta, który przyszłościowo ma być zamieniony na urząd kanclerza, który unifikuje urząd premiera i prezydenta w jednym. Kiedy to się stanie, nie wiemy, ale w tym kierunku będziemy zmierzać, żeby
żeby przekształcić elekcję w przyszłości prezydenta w elekcję kanclerza Wielkiego Koronnego, którego my oczywiście mamy, nominowaliśmy, ale w tej chwili drogą synergii będziemy próbować to żeby to się po prostu połączyło. Drodzy Państwo, nasze podziękowania kierujemy w stronę rodziny Karpowiczów i rodu Karpowiczów. Korab to jest ten znak, ten herb, drodzy Państwo, który mówi, że jest to korab, który bardzo jest przynależny tutaj, bo budowano koraby w Elblągu, w Gdańsku, czyli to jest taki statek, byśmy powiedzieli, okręt, można powiedzieć, wojenny, starej daty, korab, który służył do po prostu, no, do pływania, tak, do przemieszczania się. Trochę przypominam Arkę Noego, prawda? I mamy nadzieję, że profesor Włodzimierz Korab Karpowicz jest tym Włodzimierzem, który przeprowadził nas, jak Mojżesz, tak, przeprowadził nas do ziemi obiecanej w formule Królestwa Polskiego, czyli z demokracji tej partyjnej do demokracji królewskiej, tak? Jest to pewien proces, praca do odrobienia, do zastanowienia się. Czyli jest to mąż opatrznościowy, dlatego mówimy. I to nie jest zuchwałość, że wybieramy, nie jest zuchwałością to, że prezydent, bo tak będziemy nazywać profesora Korab-Karpowicza, nie będziemy dawać nic PR, został obrany, a następnie, czy wybrany, a następnie spośród bardzo wielu nominatów, a następnie, drodzy Państwo, przyjmując tą funkcję, ograniczył się do formuły inspekt, która przewiduje konstytucja. Przewiduje konstytucja, że prezydent jest inspekt, to znaczy jest jakby w formule monarchicznej jest delfinem, tak? Czyli oczekującym na to, aż ojciec po prostu albo pójdzie na emeryturę, albo po prostu umrze, tak? I wtedy zajmuje stanowisko. Czyli jest takim delfinem prezydenckim, czy wiceprezydentem, może byłoby lepsze słowo tutaj, ale nie funkcjonującym jeszcze formalnie. Tak? Inspektor wywodzi się z naszej tradycji też, nie chrześcijańskiej, tylko tradycji szlacheckiej, naszej monarchicznej, której dawało się to zwane sperand. Sperand to jest urząd, który obejmiesz, jak zakończy się kadencja lub życie twojego obecnie urzędującego urzędnika, na przykład kanclerza, czy starosty, czy kasztelana i tak dalej. Czyli nasi przodkowie zapewniali nawet formułę króla Wilhelmterego, tak? Tak jak było w przypadku Zygmunta Augusta, który został wybrany za życia poprzednika. Nie chcieliśmy bez królewi. I, drodzy Państwo, co później bardzo się źle skończyło, ponieważ szlachta domagała się bez królewi za pieniądze oczywiście naszych wrogów. Pamiętamy Rokosz Lubomirskiego i bitwa pod Motwami, tylko dlatego, że Lubomirski za pieniądze Habsburgów nie chciał się zgodzić na elekcję podczas życia Jana Kazimierza. Nie chciał się zgodzić, co było oczywiste, że jest to lepsze, bo zapewnia brak bez królewia. I w tej formule, drodzy Państwo, zebraliśmy się najpierw na 5 czerwca na zjeździe elit narodu polskiego tu w Gdańsku-Oliwie, w Business Center, Business Oliwia. Następnie zebraliśmy się 7 lipca w Stężycy, a konkretnie w Rykach koło Stężycy, na sejmowanym już takim selektywnym, który już ogranicza tą ilość kandydatów i tam pozostało nam tylko 9 kandydatów. I wczoraj, 3 sierpnia, z tych 9 kandydatów 8 głosów na 9 otrzymał Jaśnie Wielmożny prezydent Korab-Karpowicz, a 1 głos otrzymał Jaśnie Wielmożny Cezary Tłusty. W związku z tym postanowiliśmy, skoro prezydent jakby zrzekł się tytułu sprawującego urząd na rzecz oczekującego na urząd, czyli wszedł w fazę inspe, to jednocześnie Cezary Mariusz Tłusty otrzymał wiceprezydenturę, też inspe, drodzy Państwo. I zabezpieczyliśmy tym samym sytuację, w której gdy zdetronizuje się, gdy umrze, zginie w wypadku, czy nie daj Boże oczywiście, czy umrze, czy będzie niedyspozycyjny, czy zrezygnuje Andrzej Duda, to nie mamy sytuacji bez królewia, w cudzysłowie, czyli bez prezydencie. Ipso facto wtedy na urząd wchodzi Jaśnie Wielmożny, prezydent inspe, przestaje funkcjonować formuła inspe i jest pełna tytulatura, czyli prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Jeżeli komuś przeszkadza ta jeszcze tytulatura Królestwa Polskiego, to oczywiście możemy się zgodzić i zgadzamy się na używanie tytulatury przejściowo, ale oczywiście tylko w sensie werbalnym, tak? Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, żeby nie epatować tym, czyli prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Z tego tytulatury Najjaśniejsza nie możemy ustąpić. Czyli nie będzie to prezydent Rzeczpospolitej, bo będzie to prezydent co najmniej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. W pełnej tytulaturze prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Drodzy Państwo, chcemy powiadomić świat, że zrobiliśmy pewien ewenement, tak? Jest to okres transformacji, w którym nasz prezydent jest prezydentem pomiędzy prezydentem Rzeczpospolitej, a
kanclerzem koronnym, wielkim kanclerzem koronnym, tak? Wielkim koronnym Królestwa Polskiego. Jestem w tej fazie. Jest w tej fazie, drodzy Państwo, i bardzo się cieszymy, że tak zacny przedstawiciel rodu Karpowiczów, drodzy Państwo, i herbowych przedstawicieli szlachty polskiej, tak już na wymarciu, że powiedzieli, herbokora, przyjął tę nominację i po prostu będzie się starał prawdopodobnie, podpisując, nie podpisując, tylko akceptując wcześniej opracowane pakta konwenta. Jest to prezydent, który zaakceptował pakta konwenta. My ją opublikujemy w najbliższym czasie. Drodzy Państwo, czyli reasumując, kończymy tę fazę tej wypowiedzi odnośnie zuchwałości. Nie jest zuchwałością, że pobyła za przykład bardziej roztropnością, mądrością Polaków, że nie możemy być mądrzy po szkodzie, tak? Że się pojawi bez królewie, bez prezydencie, w formule takiej, która po prostu gwarantuje nam chaos i wtargnięcie obcych do Polski. Jednocześnie ta wczorajsza konstytucja zapewniła sukcesyjność tronu królewskiego. Przyjęliśmy zasadę senioratu czy prymogenitury, czyli po królu następcą jest najstarszy syn w kolejności. Każdy kolejny, a jeżeli braknie, to najstarsza córka i w kolejności, drodzy Państwo. To zapewnia stabilność, stabilitas, ale nie jest to zuchwałość. Ponieważ życzymy dobrze Panu Andrzejowi Dudzie, na niego głosowaliśmy. Ale mamy wątpliwości, czy te wybory rzeczywiście były ważne i demokratyczne. Mamy tu wątpliwości, generalnie podjęliśmy decyzję, że nie uznajemy tych wyborów jako ważne, co nie oznacza, że nie uznajemy Pana Andrzeja Dudy. On zresztą był wśród kandydatów, ale nie podjął z nami rozmów, więc siłą rzeczy musieliśmy postawić na kogoś innego. Nie mieliśmy na to wpływu, ponieważ głosowanie było jawne, sufragia są jawne i są nazwiska podpisane. U nas nie ma wyborów tajnych, zresztą polecamy ten model przyszłości do wyborów prezydenckich. Teraz krótko do drugiej części przejdziemy bez obawy. Drodzy Państwo, jeżeli Bóg z nami, to ktoś przeciwko nam. Gdańszczanie byli ludźmi odważnymi tutaj. My przyjęliśmy tutaj ducha Gdańska, Ksenia Roma, Parni Romano, tak? Parni Romano. Czy jesteś w Gdańsku, mów po Gdańsku. Po Gdańsku się mówi. Nie działamy w zuchwale, ale nie działamy też w trwodze, w obawie. Dziękujemy tutaj Gdańszczanom za rok 1733, kiedy pół roku opiekowali się królem Stanisławem Leszczyńskim. Niestety musiał uciekać stąd. Przewieźli się do królewca, ale pół roku, wiele osób straciło tu życie w jego obronie. Prymas Teodor Potocki trafił do więzienia, wtedy się mówiło do wieży, tak, w Elblągu i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, dziękujemy Gdańszczanom. Dziękujemy Gdańszczanom, a szczególnie dziękujemy Oliwie, która przyjęła Zygmunta III, Zygmunta Wazę, wtedy jeszcze nie III, i tutaj był ogłoszony królem w Oliwie, w Krzyżysterskim, drodzy Państwo. Dopiero wtedy, jak był ogłoszony królem, podpisał akta konwenta. Tak jak, ja się nie wiem, może pan prezydent Korab Karpowicz. Gdańsk otworzył swoje wrota, pojechał przez Gdańsk do Krakowa i został koronowany. Więc, drodzy Państwo, to nie jest oznaka naszej obawy, bojaźni, czy trwogi, czy lęku, tak? To, że chrześcijanin nie boi się nawet śmierci. To, że profesor przyjął nominację na prezydenta, która w końcu się okazała nominacją prezydenta ISP, czyli oczekującą, czy zastępczą, jak już niektórzy mówią, czy zapasową, jak powiedział generał, czy hetman Jan Grudniewski, który gratulował, to też głosował na profesora, drodzy Państwo. To jest oznaka roztropności i przenikliwości. Nie jest to też w żadnym przypadku jakiś lęk rozumiany po prostu w formule strachu, tak? Tylko jest to obawa, że opuszczona Rzeczpospolita przez bez króla i bez prezydenta, na przykład w tej formule ustrojowej dzisiaj, może spowodować agresję obcych na nasz teren. Więc chcemy za wszelką cenę powiedzieć światu, miastu, Gdańsk i światu. Tak, drodzy Państwo, od wczoraj mamy legalnego prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego, in spe, jest nim Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, mąż stanu, mąż poczuciowi, osoba szlachetna. Jest nim, czy nad nim można powiedzieć, osoba panująca, czyli my w naszej osobie, naszej żony, drodzy Państwo, czyli z domu Leszczyńskich, czyli Lech XI, Wojciech Edward I. Więc w tej chwili działajcie bez strachu, bez obawy. I za prezydentem, bo pełna, znaczy nazwa jest INSPE, ale będziemy tytulatury stosować prezydent, tak jak normalnie. Za prezydentem Karpowiczem powiemy tak. Drodzy Państwo, orędujemy za to, żeby był pokój. Tutaj z tego miejsca 14 października 2017 roku
wysłaliśmy memorandum pokoju, otwarliśmy później w 18 roku czy 19 roku konferencję pokojową. Apelujemy do przywódców świata, szczególnie do jaśnie wielmożnego Donalda Trumpa, do jaśnie wielmożnego Władimira Putina, drodzy Państwo, i do prezydenta Niemiec, Steinmeiera, żeby tu spotkali się w najbliższym czasie. Tu spotkali się i zakończyli poprzez uścisk dłoni formalnie, można powiedzieć de jure, tak? Czy de jure, II wojnę światową. I przystąpili do otwarcia konferencji pokojowej, która zakończy w sposób pokojowy i sprawiedliwy II wojnę światową. Nie szukając sprawców, nie szukając na siłę nawet konkretnych sprawców, tylko po prostu dążąc do pokoju, sprawiedliwego pokoju, żeby w imieniu narodów niemieckiego, rosyjskiego i innych narodów polskiego podpisać taki traktat, który byłby traktatem sprawiedliwym, który zadośćuczynia ofiarom, zadośćuczynia cierpieniom, etc., etc. To jest to możliwe, drodzy Państwo. Nasza cywilizacja od Moskwy do Waszyngtonu wbrew pozorom jest bardzo zbliżona. Ona się trzyma cywilizacji, którą niosła światu też święta Brygida, ta, która upominała papieży, prosiła, żeby zwrócili do Rzymu z Awinionu i tak dalej. Tak? I my też napominamy, żeby ci ludzie podali sobie rękę, bo rośnie nam daleko, daleko agresor w postaci Chin, rośnie nam zagrożenie islamskie, arabskie, drodzy Państwo. I musimy się pozbierać. Najpierw oczywiście powinno być to pozbieranie się religijne, ale jeżeli byłby z tym problem, to przynajmniej ustalmy pewną minimalną aksjologię, tak, która nas łączy. A na pewno tą aksjologią jest spokój, dążenie do pokoju i do w miarę możliwego dobrobytu i braku strachu. Więc to jest możliwe. Nie wydaje nam się, że jest lepsze miejsce do tego pokoju niż Oliwa. I tutaj jest Oliwa. Z tego miejsca przesyłamy, to u góry Państwo nie wiem, czy widzicie, ale jest gołąbek pokoju, tego symbol pokoju. I wysyłamy to tchnienie pokoju z tego miejsca razem z profesorem Korab-Karpowiczem, drodzy Państwo. Pokój Wam. Kolejny raz pokój Wam, Panie Donaldzie Trumpie. Pokój Wam, Panie Prezydencie Steinmeier. Pokój Wam, Panie Władimirze Putinie. Pokój Wam, wszyscy przywódcy świata. Pokój Wam. Spotkajmy się na kongresie pokojowym, tak jak potrafiono po wojnach napoleońskich w 1815 spotkać się w Wiedniu. Drodzy Państwo, bez zuchwałości, ale bez trwogi. Próbujmy tu na ziemi gdańskiej, na ziemi pomorskiej, na ziemi kaszubskiej spotkać się tutaj, nawet w tym centrum wśród Brygidy, w charyzmacie świętej Brygidy, w centrum ekumenicznym, jakby nie było, drodzy Państwo, gdzie jest zaplecze też bardzo profesjonalne, zaplecze biznesowe, kongresowe, tak? Business Center Olivia, to jest potężne zaplecze kongresowe. Spotkajmy się. I tu apel też do prezydenta Dudy. Panie prezydencie Dudo, proszę się najszybciej spotkać z panem prezydentem ISP, Włodzimierzem Korab-Karpowiczem. Wysyłamy panu to przesłanie. Jeżeli pan ma do nas jakieś zastrzeżenia, proszę się spotkać wyłącznie z profesorem Korab-Karpowiczem. Jeżeli pan uważa, że byłoby lepiej w tym triumviracie funkcjonować, czyli pan profesor Karpowicz i my, ewentualnie kanclerz Wielkiej Brytanii, czy dalej masz do usty, to bierzemy też to pod uwagę, ale nie stawiamy warunku w tym przypadku, że koniecznego. Byłoby pożądane, ale niekonieczne. Natomiast stawiamy prośbę, czy prosimy, żeby pan się spotkał w najbliższym czasie, nawet jeżeli to jest możliwe, w ciągu kilku dni z profesorem Korab-Karpowiczem. Bardzo prosimy o to, bo uważamy, że ta sytuacja, gdzie spotka pan przedstawiciela, prezydenta wybranego, ale nie anarchistę, wybranego w demokratycznych wyborach w formule monarchicznej, czyli swojego jakby zastępcę, czy swojego zapasowego prezydenta, na wszelki wypadek, takiego wiceprezydenta, spotka się dwóch prezydentów w formule, drodzy Państwo, przyjaźni pokoju, tak? Którzy mogą ze sobą współpracować, konsultować i drodzy Państwo, żeby Polacy widzieli, że jest współpraca i jest bezpieczeństwo. Niestety Konstytucja 3 to nie przewidziała funkcji wiceprezydenta i w przypadku takiej, jak było miejsce pod Smoleńskiem, tracimy prezydenta i w to miejsce wchodzi marszałek Sejmu. W II Rzeczpospolitej w to miejsce wchodził marszałek Senatu, nomen omen, co było bardziej poprawne, prawda? Ale nie, to nie jest to samo, co prezydent. To jest pełniący obowiązki. A w sytuacji, nie daj Boże, opróżnienia urzędu z różnych powodów, no to wtedy mamy bezprezydencję, czyli państwo jest na wymarciu, można powiedzieć. Drodzy Państwo, dwa słowa. Zuchwałość i trwoga. Bez zuchwałości i bez trwogi.
parlamenta Gdańska i bez zuchwałości, bez trwogi wołamy do rządzących w Polsce: opamiętajcie się, zacznijcie współpracować z Królestwem Polskim. Jeżeli macie jakieś problemy z akceptacją przedstawiciela monarchii stricte, czyli w sensie largo naszej osoby, Lecha XI Wojciecha Pawła I, to współpracujcie w sensu stricte, czy stretto, tak? Mniejszy formule, prezydenckie. Bardzo was o to prosimy. Nie sądzimy, że prezydent Korab-Karpowicz nie jest osobą, która potrafi rozmawiać w sposób pokojowy i rozważny. Nasz prezydent otrzymał 88,88% głosów, czyli zdecydowana większość. Pan Andrzej Duda otrzymał 51,04 głosów. Czyli większym poparciem, i to elektorskim, przedstawicielskim, cieszy się, tak jak było jeszcze w czasie II Rzeczypospolitej, pan Korab-Karpowicz, pan prezydent Korab-Karpowicz, niż pan prezydent Andrzej Duda. Gdyby teraz przeliczyć na osoby, które brały udział w wyborach, a było to 68%, to pan Andrzej Duda ma 35% poparcia. A pan profesor ma dalej 88% wszystkich Polaków. Zdecydowane ma większe poparcie, panie Andrzej Duda. I w sensie demokratycznym większe prawo do sprawowania tego urzędu ma profesor Karpowicz. Ale my nie stawiamy sprawy, że by pan profesor Karpowicz rezygnował ze statusu NISP i przejmował ster. To musiała być sytuacja ekstraordynaryjna i pod naszą, za naszą zgodą i Sejmu Walnego musiałyby nastąpić jakieś decyzje, żeby tutaj była konfrontacja prezydentów. To jest, że tak powiem, bardziej legalnym prezydentem. Do tej konfrontacji nie chcemy dążyć, nie chcemy, żeby ona w ogóle miała miejsce. Apelujemy o pokój, apelujemy o roztropność, apelujemy o rozwagę i apelujemy o współpracę. Współpracę nigdy, drodzy Państwo, nikomu nie zaszkodziła i apelujemy o spotkanie. Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Musimy się spotkać, poznać i po kolei po prostu iść do określonego celu. Dziękujemy wszystkim za uwagę i przesyłamy wam na koniec znak pokoju Pax Vobiscum. Pokój wam. Pokój wam z Oliwy. Szczęść Boże. Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica z Bogiem.